W dniu dzisiejszym, 31 stycznia, tuż przed godziną 8 rano, dyżurny stanowiska kierowania komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie otrzymał zgłoszenie o prawdopodobnym najechaniu samochodem osobowym na dziecko na parkingu szkolnym w Bielawie przy ulicy Waryńskiego 4, po czym niezwłocznie zadysponował na miejsce zdarzenia dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej z Bielawy, jak również udała się na miejsce grupa operacyjna komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym przekazał informację do dyżurnego stanowiska kierowania, iż dziecko przed przyjazdem sił Straży Pożarnej zostało wydobyte przez osoby postronne spod pojazdu i przekazane dla zespołu ratownictwa medycznego, który wraz z policją znajdował się już na miejscu zdarzenia. W wyniku zaistniałej sytuacji podjęto decyzję o zadysponowaniu na miejsce lotniczego pogotowia ratunkowego, które po przylocie przetransportowało dziecko celem dalszej diagnostyki do szpitala we Wrocławiu. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejscu zdarzenia, udzieleniu wsparcia psychicznego kierującej pojazdem, jak również matce dziecka w pierwszym momencie przez strażaków Państwowej Straży Pożarnej, w drugim momencie przez psychologów ze szkoły, jak również policji. Na czas prowadzonych działań droga w obrębie szkoły na ulicy Waryńskiego była zamknięta w obu kierunkach, to ze względu na służby, które działały na miejscu zdarzenia, jak również przez zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca, który na tej drodze lądował, aby udzielić pomocy dla dziecka. Dalsze czynności związane z zaistniałą sytuacją będzie prowadziła Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie. Na miejsce wypadku przybył prokurator Emil Wojtyra, który po zapoznaniu się z sytuacją przedstawił przebieg zdarzenia. Otóż przed godziną 8 na plac przed szkołą przyszła 8-letnia dziewczynka, która prawdopodobnie potknęła się i wywróciła, a w tym czasie główną bramą nadjechała samochodem 37-letnia nauczycielka, która nie zauważyła dziecka, najechała na nie i pociągnęła kilka metrów. Gdy zorientowała się, że coś jest pod autem, zatrzymała się i wraz z obywatelem Turcji, który był w pobliżu, podwindowali pojazd, po czym wyciągnęli dziecko. Dziewczynka nie dawała znaków życia. Wezwano służby ratunkowe. Dopiero po 20 minutach udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Dziecko po ustabilizowaniu przetransportowano śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego imienia Marciniaka we Wrocławiu. Stan dziewczynki jest ciężki, ma poważny uraz głowy. Kierująca była trzeźwa, jednak pobrano od niej krew w celu sprawdzenia, czy nie ma obecności środków odurzających. Jeżeli kobiecie wina zostanie udowodniona, to zgodnie z artykułem 177 paragrafu 2 Kodeksu Karnego grozi jej od 6 miesięcy do 10 lat więzienia.